dzisiejszym filmie specjalnie dla was z baru Promyk na ulicy Weteranów w Lublinie spróbuję ich pysznego obiadu. Zapraszam do oglądania. No to wybrałem zestaw za 24 zł, taki obiadowy typowo polski, czyli schabowy z ziemniakami, surówką i do tego żurek. Można było wybrać też inne zupy, ale niestety no nie wybrałem. I powiem tak, zupa jak taka typowa z takiego baru dworcowego, szczerze mówiąc, średnio mi to zasmakowało. Dało się to zjeść, ale jak się jest koneserem kulinarnym, to miałem tam parę ale. Na przykład, że chrzan powinien być bardziej wyczuwalny, był taki, w sensie, że trochę jego było, ale nie był aż tak intensywny, jak powinien być w typowym takim polskim żurku. To po pierwsze. Po drugie, był trochę wodnisty, ale już naprawdę byłem głodny tak, że go zjadłem. W sensie, nie hejtuję go za bardzo, no ale po prostu te dwie rzeczy najbardziej mi przeszkadzały w tym żurku. Teraz przejdę do drugiego dania, czyli do kotleta schabowego i ziemniaków i surówek. Ziemniaki, jak sobie posoliłem, to było już naprawdę spoko. Surówki się broniły ogólnie. Były naprawdę w porządku, ale do kotleta mam, w sensie nie wiem. Kiedyś pamiętam, że też Książulo nagrywał test tego baru Promyk na bodajże na Kowalskiej chyba. Powiem szczerze, bardzo podobnie te kotlety wyglądały w jego filmie jak w moim. Po pierwsze był taki, nie wiem, no wiem, że jak leżą w tych bemarach, to nie są jakoś za górnolotne. Było to zjadliwe, ale czy bym kupił to, w sensie, ale czy bym zjadł tam drugi raz? Może bym zjadł, jakbym był naprawdę mega głodny. Kotlet był trochę takim, nie wiem, na przykład mój operator i Damian mówili, że był trochę taki przeleżały, że w pewnych momentach był ten... Zobaczycie, jakie tam uwagi mieli a propos tego kotleta na przebitkach. Na przykład te brzegi były takie dziwne trochę. Mi się zdawało, że było więcej tej panierki niż kotleta. No ale po taki poprawny obiadek, jak już jesteś naprawdę głodny, to go zjesz. Nie hejtuję go bardzo. Po prostu daję swoje uwagi. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zrobię update w innym punkcie baru Promyk, na przykład, nie wiem, na Królewskiej czy na Kowalskiej. I wtedy zobaczymy, jak tam jest. I po prostu, czy to jest po prostu zależne od punktu, czy zależne od czegoś, nie wiem. Ale ogólną moją ocenę tego zupce daję ogólnie takie 3 na 10. Drugie danie daję temu 4, no bo ziemniaki się w miarę broniły i surówka, ale kotlet już tak średnio, to daję 4. Moją łączną oceną tego całego obiadu jest 4,5 na 10. No to teraz pozdrawiam Angelę i szefa, których naprawdę są zajebiści ludzie. Jak to mówią, wiem, że może to zabrzmić, ale po prostu, jak to mówią, kałownicy team. No, nie, oczywiście oni wiedzą, o co chodzi, bo po prostu. No, a tak poza tym pozdrawiam Przemo Pasjonata, Wyluzowanych TV, których jeden stoi za kamerą. A jeszcze pozdrawiam grupę meczową. Mam nadzieję, że w Pruszkowie się spotkamy i trochę coś wypijemy. No, nie wypijemy, najbardziej stestujemy kebaba niż wypijemy. Życzę wam miłej niedzieli, kochani. A jeszcze posego, żeby znalazł pracę. Pozdrawiam, cześć.